Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Przepiękny, słoneczny dzień z Kluczborka, 17 września. Bożym Słowem, które zapisane jest w psalmie 89 i w liście apostoła Pawła do Kolosan. Posłuchajcie tych pięknych słów. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. A apostoł Paweł tak napisał: Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Te wersety są pewną receptą na szczęśliwe i piękne życie. Są wzorem na to, jak powinniśmy postępować w naszej codzienności. Ponieważ Bóg jasno i wyraźnie określił zasady, jakimi powinniśmy się kierować na co dzień. Powinniśmy się kierować Jego sprawiedliwością i Jego prawem. Ofiarował nam z miłości i by nami się w pełni zaopiekować swoje przykazania, swoje prawo. Otacza nas swoją sprawiedliwością i nie chce, aby nam się coś złego, coś przykrego w życiu przydarzyło. Dlatego ofiarował nam przykazania. Pełnię swej miłości, swej łaski, swej dobroci objawił nam w Jezusie Chrystusie, który przecież pełną mocą głosił Ewangelię o Bogu miłości, o Bogu łaski, o Bogu, który ceni człowieka, który ma zawsze czas dla swojego dziecka. I te wszystkie Boże zasady Jezus Chrystus wcielił w życie. Pokazał nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I tego także Bóg od nas oczekuje, abyśmy na co dzień kierowali się sprawiedliwością, Bożym prawem, Bożą dobrocią, współczuciem, pokorą i łagodnością, tak abyśmy nikomu nie zaszkodzili, abyśmy nawzajem się miłowali, abyśmy nawzajem się szanowali i Bożą dobrocią, Bożą łaską nawzajem się dzielili. Dlatego przeżywając kolejny dzień września, 17 września, chciejmy te Boże zasady wcielać w życie. Chciejmy się nimi dzielić, tak aby żyło nam się łatwiej, żyło nam się spokojniej, abyśmy czuli się bezpieczniej, abyśmy wzajemnie się pocieszali, otaczali miłością, łaską i dobrocią, abyśmy w naszych relacjach byli przepełnieni łagodnością i cierpliwością. Nie zawsze jest to łatwe. Nie zawsze nam wychodzi tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i jakbyśmy sobie to zaplanowali. Ale Bóg jest z nami. Napełnia nas mocą Ducha swego Świętego, prowadzi nas w łasce i miłości objawionej w Jezusie Chrystusie i pragnie, abyśmy zawsze kroczyli drogą prawa i Jego sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, starajmy się Bożymi zasadami kierować, a wtedy naprawdę będziemy czuli się bezpieczniej, w życiu będzie spokojniej i pewniej. Wszystkiego, co dobre Wam życzę, moi drodzy, na ten przepiękny dzień. Nie wiem, jak on się Wam ułoży, ale życzę Wam tego, aby był on układany przez Boga i z Bogiem. Dlatego zostańcie otoczeni Bożym błogosławieństwem, Bożą miłością i Bożą łaską. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam z przepięknego Kluczborka, dzisiaj jeszcze słonecznego. Do zobaczenia, wszystkiego, co najlepsze, z Bogiem. Pa. Amen.